Witam Cię na kanale Gotuj z Maszką. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zrobić przekąskę bardzo smaczną na Sylwestra. No to zapraszam do oglądania. Dokładnie wszystkie składniki będą opisane w opisie. Do tego potrzebujesz dwa małe śledzie solone. Jak będą mocno solone, pamiętaj troszeczkę ich namoczyć w wodzie. Kroimy bardzo drobniutko, wrzucam do miski. Następnie drobno kroję cebulę. A jak widzisz, do tego przepisu potrzebuję tylko pół cebuli. Pokrojoną cebulę wrzucam do miski. Następnie do tego przepisu